No proszę Państwa, dzisiaj Gdańsk, mamy Dzień Flagi, widzieliście jak ładnie łopocze i Gdańska, i herb Gdańska też jest, druga flaga Gdańska, tak to jest, to trzeba podlewać, bo susza. Tutaj mamy więcej flagi, biało-czerwone, dzisiaj w Gdańsku rozdawano flagi, nawet na Górze Gradowej dali flagę taką olbrzymią, kiedyś jak świętej pamięci Paweł Adamowicz pierwszy raz ją wciągał na marsz. No dzisiaj wiceprezydent ściągał. No ten co mówił, że Polak wywołał wojnę z Niemcami, no Żelak się nazywa. Także generalnie flagi są wywieszone. Proszę Państwa, no i oczywiście oddziano salwę honorową z działa. Działa starego, znaczy z armaty można powiedzieć. I to było w garnizonie gdańskim. Ja to wszystko nagrałem. Jest to na kanale Pomorskiej Telewizji Narodowej nagrane. Także można to obejrzeć. Dzisiaj cała relacja jest. No i flagi są też. Jak widać, jutro 3 maja będziemy pod Sobieskim składali kwiaty. Kwiaty tu urosły już. Będzie można powiesić kwiaty. Kwiaty są urośnięte. O, pięknie. Rożokrzew rozkwity. Dratki też rosną. Różokrzew, proszę bardzo, jak ładnie w tamtym roku był posadzony i przesadzony znowu na jesieni, na wiosnę posadziłem, na jesień przesadziłem i piękny kwiat dał, takie piękne róże, naprawdę coś pięknego, cudny kwiatek. No tutaj rosną róże takie wysokopienne, no i takie róże, no i tulipanów oczywiście u nas jest dostatek, a mlecze to samo rosną. No niestety nie mogę skosić działki, bo niestety prąd nie dochodzi, znaczy dochodzi, ale 195 napięcie, więc nie bardzo mogę cośkolwiek, bo światła w ogóle nie mogę zapalić, ani herbaty ugotować, no ale tak zgłosiłem to zarządu, ale nic z tym nie robią, bo oni mówią, że u nich jest dobrze, a u mnie nie ma prądu. Nie ma prądu już od miesiąca. Proszę Państwa, no kawy i herbaty nie mogę ugotować na swoje działce. Także życzę wszystkim miłego obchodzenia świąt, 3-majowe, teraz jutro będą i też będą flagi. Oczywiście Czerwony Korsarz zawita pod Sobieskiego, kwiaty będzie składał, tulipany są. Pozdrawiam, ahoj i wiosna, panie sierżancie, jak widać tutaj kwiatki już są na drzewach. Kwiatki są na drzewach, kwiatki są w ogródku, tu pięknie takie fioletowe urosły i w skalniaku są też kwiatki. O, te niebieskie bardzo ładne z tulipankami to się komponują. A tu będą paprotki, jeszcze nie ma. Tutaj, proszę Państwa, jest taki, o, no ta, jak to się nazywa, taki kwiat, to strasznie śmierdzi, ale ładny jest. Niedługo urośnie. U mnie za wszystko później, bo tu ja jestem na wygwizdowie, na zakręcie i... Ale powiem tak, jak widać, gruszka już ma piękne kwiatuszki. Kwiatuszka ma, no i tutaj te jedne wiśnie już bardzo ładnie zakwitły, bo to są te wcześniejsze, tutaj za chwilę następne zakwitną, no i będzie pięknie, pięknie wiosna, panie sierżancie, niebawem moje miny na, no także pozdrawiam Sławomir Czerwony Korsarz, kontakt Wilał, dowódca morskich drużyn strzeleckich, święćcie nasze święta majowe, 3 maja, 2 maja, no a 1 maja to święto robotników, bo w Stanach Zjednoczonych do nich strzelali, jak zwalniali ich z pracy, prawda? No trudno, takie jest życie nasze wszystkie. Ale to było święto Związków Zawodowych, 1 maja. Onegdaj, potem komuniści go zobaczyli. Ahoj, pozdrawiam z Gdańska, Sławomir.